Z Ewangelii według świętego Jana. Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Po raz pierwszy dziś przy medytacji tego słowa zaciekawiła mnie ta myśl. Dlaczego Jezus nie kazał sługom roznieść tego wina bezpośrednio do gości? Dlaczego nie powiedział im: zanieście to wino moim przyjaciołom i powiedzcie, że udało mi się je rozmnożyć. Opowiedzcie ludziom dookoła, że uczyniłem cud. Dlaczego powiedział: zanieście staroście weselnemu. Niech on spróbuje, niech on potem to wino rozdziela, rozdysponowuje. Może było tak, że ów starosta, kiedy się zorientował, że nie ma wina, a był odpowiedzialny za to wesele, to się zaczął w duszy modlić. I Bóg tą modlitwę usłyszał, dlatego składa całe wino cudownie rozmnożone w jego ręce, jako owoc jego modlitwy. A może jest po prostu tak, że Bóg, kiedy uczyni cud, kiedy uczyni coś pięknego i dobrego, to potrzebuje ludzi, żeby to dobro, to piękno rozdystrybuowali, roznieśli innym, rozdali. Bóg, jednym słowem, potrzebuje ludzkich dłoni, żeby jego cuda trafiły do naszych braci, do naszych sióstr. I potrzebował szczególnie dłoni Maryi. Wiemy o tym i pamiętamy o tym szczególnie dzisiaj. I dlatego szczególnie dzisiaj pozdrawiam was serdecznie z Jasnej Góry w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Do zobaczenia jutro.